Robert Kuch. Ja się boję. Roczniki 60. pochodzi ze Świdnicy, tam kończy szkoły i pracuje, ale zajmuje się przede wszystkim malarstwem. I w tym roku tutaj na Świdnicy też malarstwo, plastyka, zajęcia z dziećmi, z młodzieżą, ze wszystkimi grupami. Ale co wyczytałem bardzo ciekawego, Robert zajmuje też się spisarzem i w Świdnicy jest kilka uradzeń jego autorstwa. Jest taki filmik na YouTubie, gdzie Robert tłumaczy te farby, które maluje jakieś coś tam przejście po tym podziemnym. Są znaczy, że nie można, też tego nie zmyje i też inni graficiarze też nie mogą na tym namalować. Jeszcze coś, ale może nie wtedy. Tylko tytułem jeszcze wyjaśnienia osobowości Roberta, jest kierownikiem Galerii Fotografii i Malarstwa w Waszym Świdnickim Ośrodku Kultury, autorem wielu wystaw. Mówimy tutaj o tej wystawie i o tym sprzed 3 lat. Wspólny temat to portret człowieka. Portret to jeden z chyba najczęstszych tematów w malarstwie. Jakby nie spojrzeć, czy to malarstwo XX wieku, renesansowe, czy średniowieczne, to ten portret zawsze istniał. Dziękuję Państwu jeszcze raz za całe liczne przybycie, jak na czas i tak dalej. Portal informacyjny z miasta i okolic. Wągrowiec, wydarzenia z ostatniej chwili.